Ewangelia Jana, rozdział 3, czytam pierwsze 7 wierszy. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Drahý nebeský Otče, náš drogý nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za to. Ďakujeme ti z celého srdca za to, že si poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježíša Krista. Že poslal svojho jednorodeného syna Pána Jezusa Kristusa. Na záchranu každého hriešníka. Na ratunek dla každého hriešníka. O, ďakujeme ti, Pani Ježíšu Kriste. Ďakujeme ti, Pani Jezu Kriste, že ty si prišiel pre každého jedného z nás. Dla každého jedného z nás. A ďakujeme ti, že máš pre každého jedného z nás svoje riešenie. I ďakujem, že dla každého z nás máš svoje rozviązanie. Sláva ti za to. Chvála ti za to. A my teraz chceme pozorne počúvať na tvoje slovo. My teraz uvážne chceme slúchať tvojho slova. A prosíme ťa, Duchu Svätý. I prosíme ťa, Duchu Svätý. Aby si sa dotýkal našich srdc. Že byš dotýkal našich srdc. Aby sme rozumeli tvojmu slovu. Že by sme tvoje slovo rozumieli. A aby sme mali túžbu po tvojom slove. I že by sme mieli takú tesknotu za tvojim slovom. A ďakujeme, že ty to učiníš. Ďakujeme za to, že to učiníš. A osláviš sa v našich srdciach. I uvielbíš je v našich srdcach. Sláva ti, haleluja. Chvála ti i haleluja. Amen. Amen. Tak pokračujeme v tom našom ďalšom výklade. Budeme kontinuovať náš kolejný výklad. Pre povzbudenie vašej viery som hovoril tie svedectvá. Na pobudzenie vašej viary mluvím tie svedectvá. A v skutočnosti je, sa naplňa to slovo. I v rzeczywistości spełnia się to słowo. Keď očakávame na Pána. Jeżeli očakujeme na Pána. Ten človek, ktorý nevie očakávať na Pána. Ten človek, ktorý nie potrafí čakať na Pána. Ten ide. Ten ide. Ale nie ten zmeška, ktorý sa ponáhľa, teda ktorý pomaly ide. Nie ten, čo spúžni, kto ide pomalu. Nie ten, kto očakáva. Nie ten, kto očakuje. Ale ten, kto nevie čakať na Pána. Ale ten, kto nie potrafi čakať na Pána, ten sa spúzni. Ten sa spúzni, tak. Takže prišiel v noci Pán Ježiš k Nikodémovi. A więc, teda Nikodém k Pánu Ježišovi. V noci prišiel Nikodém do Pána Jezusa. A začal sa s ním rozprávať. I začal s ním rozmawiať. To je veľmi dobré, keď hovoríme s Pánom Ježišom. To je bardzo dobre, jeżeli s Pánem Jezusem rozmawiamy. Môžem vám povedať, že mnohokrát keď sa modlím, že a prosím Pána, že čo mám odovzdať bratom a sestram. Musím povedať veľa razy, keď modlím sa i čakám na Pána i pýtam, čo mám prekázať bratom i sestrom. Tak tedy to najhlbšie obecenstvo s Pánom viem mať v pokoji v noci. To najväčšiu reláciu, tú obecnosť Pána môžem prežívať v noci. Boli chvíle, keď som tak prežíval takú prítomnosť Pánovu. Boli také chvíle, že prežívam takú Božú obecnosť. Že priam ako keby ste ležali na vode a voda vás niesla. Že no, tak sa čuješ, že byš ležal na vode a tá voda ťa niosla. Tak tá prítomnosť Božia vás tak obklopila, tak držala. To tak bolo, akby tá Božia obecnosť tak ťa otočila i trzymala. A viete, keď je tá Božia prítomnosť tam, ty nemáš potrebu. Víš, keď jsi v Božej obecnosti, nemáš žádnej potřeby. Nevieš mať vôbec žiadnu potrebu. Naved nie jsi v stane mieť jakýž potřeby. Lebo tá Božia prítomnosť tak naplní celé tvoje srdce. Bo tá Božia obecnosť tak naplní celé tvoje srdce. Že ty nevieš mať potrebu. Nie jsi v stane potřebovať čegoś vtedy.
dobre być, przebywać w bliskości Pana. Jest dobrze przebywać w bliskości Pana. Hľadať tvár Pánovu. Szukać twarzy, oblicza Pańskiego. A Pan Jezus nam radzi, że abyśmy mieli każdy tu swoją komórkę. I Pan Jezus radzi nam, żeby każdy z nas miał tę swoją komórkę. A teraz się tu zastawię, mało pytam się. Zatrzymam się i zapytam. Masz ty tu swoją komórkę? Czy masz ty tą swoją komórkę? Kiedy Pan Jezus mówi, że wejdź do tej twojej komórki. Pan Jezus mówi, wejdź do swojej komory. Zamknij za sobą drzwi. Zamknij drzwi za sobą. A to, co masz z Panem, maj w sercu, spolu z Nim. I to, co masz z Panem, miej razem z Nim w swoim sercu. Jemu możesz wylać swoje serce. Przed Nim możesz wylać swoje serce. Możesz Mu powiedać swój żal. Przed Nim możesz się wyżalić. Możesz Mu powiedać swoje tużby. Możesz Mu opowiedzieć o swoich tęsknotach. Możesz mówić o wszystkim tym, co przeżywasz. Możesz mówić Mu o wszystkim, co przeżywasz. Ale to się dzieje w komórce. Ale to dzieje się w komórce. To jest to najintymniejsze miejsce. To jest to najbardziej intymne miejsce. To jest w Twoim sercu. W Twoim sercu. To jest ta komórka. To jest ta komórka. Są niektórzy ludzie, którzy sa o swoich problemach rozprawiają z kazatelom. Są tacy ludzie, którzy o swoich problemach rozmawiają z kaznodzieją. Inni sa rozprawiają z bratmi a sestrami. Inni rozmawiają na ten temat z braćmi i siostrami. Inni zase z przyjaciółmi. Inni z przyjaciółmi. To nie jest złe. To nie jest złe. Ale jak się jeszcze o tym problemie nie mówił z Panem Jezusem, wtedy to zaczyna być złe. Ale jeżeli o tym problemie jeszcze z Panem nie rozmawiałeś, to zaczyna być źle. Zacznij to z Panem. Zacznij z Panem o tym. Masz coś, co cię trapi? Masz coś, co cię gnębi? Spraw sobie taką cichą chwilę. Uczyń dla siebie, spraw sobie taką cichą chwilę. A powiedz, Panie Jezusu, teraz tu są przed Tobą. I powiedz, Panie Jezu, przed Tobą jestem. Tu si Ty. Ty tu jesteś. A tu są ja. I ja tu jestem. Nie to tu nikogo innego. Nie ma tu nikogo innego. Ja Ci chcę otworzyć swoje serce. Chcę przed Tobą otworzyć swoje serce. A chcę Ci powiedzieć, że Cię miluję. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham. A że Cię naśladuję. Że Cię naśladuję. A ja mam tento, a tento problem. A mam taki, a taki problem. Wylewaj swoje serce przed Panem. Wylewaj swoje serce przed Panem. Maj obecenstwo, maj tu komórkę z Panem. Miej z Nim relację, miej swoją komórkę Hľadaj. Z Panem. Szukaj. Hľadaj Panu prítomność. Szukaj obecności Bożej. A nie na szkodę, kiedy to urobisz aj w nocy. Nie, nic nie stracisz, jeżeli to w nocy zrobisz. Kiedy twoi milowani już śpią. Kiedy wszyscy twoi kochani w domu już śpią. A ty idziesz do prítomnosti Bożej. I ty wchodzisz w tą Bożą obecność. Wiele pożegnania są tak to zyskał. Wiele błogosławieństwa odebrałem w ten sposób. A Nikodem hľadal prítomnosť Pána. I Nikodem szukał obecności Pana. On był nauczycielem Izraela. On był nauczycielem dla Izraela. On wiele toho wiedział. Bardzo dużo wiedział. On miał wiele w głowie. Miał w głowie dużo. Ale mało w sercu. Ale mało w sercu. Ani Ciebie nie napełni to, co masz w głowie. No, ani dla Ciebie nie będzie spełnieniem to, co masz w głowie. To nie jest źle, że masz w głowie. To nie jest źle, że masz w głowie. To jest dobre, że masz wiadomości. Dobrze, że masz wiadomości, informacje. To jest dobre, że masz znamość. Dobrze, że masz poznanie. Ale Ty potrzebujesz mać nieco aj w sercu. Ale musisz też mieć coś w sercu. A w sercu będziesz mać wtedy, kiedy pójdziesz do komórki. Ale w sercu będziesz miał tylko wtedy, kiedy wcześniej wejdziesz do swojej komórki. Są ludzie, którzy już urobią taki wielki alarm, kiedy mają problem około siebie, że wszyscy o wszystkim wiedzą. Niektórzy ludzie, kiedy mają problem, to zrobią takie alarmy wokół siebie, że już wszyscy wokoło to wiedzą. Ale jeszcze Panu Jezusowi nic nie powiedzieli. Ale Panu Jezusowi jeszcze nic nie powiedzieli. A to jest szkoda. I szkoda. Pierwszy ma być Pan. Najpierw ma być Pan. Wspominam sobie, że są o tym to wyuczował u nas w zborze. Przypominam sobie, jak w zborze u nas na ten temat nauczałem. A mówił są bracia, siostry, kiedy nas nieco zaboli, hneď bežíme k lekárovi. Bracia i siostry, mówiłem, jak nas coś zaboli, szybko biegniemy do lekarza. A jeszcze sme u Pana Jezusa nie byli. Jeszcze nie byliśmy u Pana Jezusa z tym. Najpierw chodź k Panu Jezusowi. Najpierw idź do Pana Jezusa. A potem chodź k lekarzowi. Potem idź do lekarza. To nie jest zakazane iść k lekarzowi. Możesz iść do lekarza. To nie jest zabronione. Ale pierwszy jest Pan Jezus. Ale pierwszy jest Pan Jezus.
A ja som niečo robil na aute. Coś tam naprawiałem przy samochodzie. Z karboflesk, z frezą. Flexem, szlifierką kątową szlifowałem. A frklo mi do oka. I coś mi wpadło do oka. O, tak som išiel z garáže von, ako slepý. Wychodziłem z garażu na zewnątrz, jak niewidomy. Wošiel som na chodbu. Wszedłem na korytarz. Akurat prišla jedna sestra ze zboru. Prawie jedna siostra ze zboru przyszła. A hovorí, buď błogosławiony, pożegnany brat Aleksander. I siostra mówi, bądź błogosławiony Aleksander. A hovorí, joj, sestra, nie hniewaj się, nie możem teraz cię, bo frklo mi do oka. Ja mówię, siostro, nie mogę się zajmować, to coś wpadło mi do oka. Strasznie ma to picha, boli. Kuje mnie to bardzo, boli. Musím iść do lekarza. Muszę iść do lekarza. A ona mówi, a już si bol u Pana Jezusa. A u Pana Jezusa już byłeś? Dobre kážem, ale niedobre robím. Dobrze głoszę, ale niedobrze robię. Zahambil som sa. Zawstydziłem się. Išiel som do kúpeľni. Poszedłem do łazienki. A zložil som svoje ruky. Złożyłem swoje ręce. Wtedy to bola moja komórka. Wtedy to była dla mnie komórka. A som povedal, Panie Ježišu. Powiedziałem, Panie Jezu. Hambím sa, že táto sestra ma musela napomenúť. Wstydzę się, że ta siostra musiała mnie napomnieć. A ja idem pred Twoją twarz. Idę przed Twoje oblicze. Ty wiesz, jaką bolest mam w oczach. Ty wiesz, jaki ból mam w oku. Ale ja najpierw idę k Tebie. Ale teraz najpierw idę do Ciebie. Prosím ťa, dotknij sa ma. Dotknij mnie. A predstavte si, čo sa stalo. I wyobraźcie sobie, co się stało. Przestało ma pichać. Przestało mi kłuć. Otworzyłem oko. Otworzyłem oko. Zavrem. Zamknąłem. Otworzyłem. Otworzyłem. Zamknąłem. Zamknąłem. Nie picham. Nie kuje mnie. Ale co się stało? Co się stało? Tak som sa pozeral do zrkadla. Popatrzyłem do lustra. Że czy to, mi to tam nie wyszło von. Czy nie wyszło mi to na zewnątrz? A naraz czułem, jako Duch Święty przez głos mojego świadomia. I nagle czuję, jak Duch Święty przez głos mojego sumienia mówi. A mówi, ty si myślisz, że ja ci to wyberę z oka, położę ci to na kraj oka? Ty myślisz, że ja ci to z oka wyjąłem i na brzegu ci to zostawię? Tak som sa zahambil. Tak się zawstydziłem. Wyszedł som von z kúpeľni. Wyszedłem z łazienki na zewnątrz. A som povedal, sestra moja, już Pan Ježiš ma oslobodil. Ja mówię, siostro, już Pan Jezus mnie uwolnił. A nie musiał som iść. Nie musiałem iść. Pan to wybrał. Pan to ako, usunął. Ja nie wiem. Ja nie wiem, w jaki sposób. A bol som zahambený. I byłem zawstydzony. Boh je verný. Bóg jest wierny. Ja nie mówię, że nie chodź k lekárovi. Chodź. Ja nie mówię, nie idź do lekarza, idź. Ale aj tam pozeraj, że ci Pan Bóg niekoho nie przyprawił. Ale i tam zwracaj uwagę, czy Pan Bóg ci kogoś tam nie przygotował. Prečo cię tam posiel? Bo po co cię tam posłał? Ako by sa o teba nestaral. Jak by się nie troszczył o ciebie. On sa stará o všetko. On o wszystko się troszczy. O ľudia malej viery. O ľudia malej viary. Tak hovoril Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Ako som sa mnohokrát prichytil. Jak ile razy się przyłapałem na tym. Moja Zuzka, koľkokrát mi pripomenula moje kázanie. Ile razy Zuzka przypomniała mi moje kazanie. A hovorí, tatinko, to si ináč kázal, ako teraz to robíš. I mówi, kochane, inaczej to głosiłeś, niż teraz to robisz. Moja drahá, odpust, vidíš, aký som biedný. Vybacz, kochana, taký biedny jestem. A išiel som zase do komórky, Panie, odpust. Znovu šedłem do komórky, Panie, vybacz. Ja som sa s ňou nehádal. Nie kłóciłem się z ňou. Nepovedal som, no ty mi to len na oči vyhazuješ. Ty mi vytykasz i vytykasz. Nie, nie. Nie zrobiłem tego. Rob to. Czyń to dalej. Ja to potrzebuję. Ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję lustro. Ja potrzebuję lustra. Aby som sa widział. Żeby się widzieć. Lebo ak to Božie slovo, ktoré vám je hlásané, nie je ako lustro. Bo jeżeli to slovo, ktoré z vám głoszone, nie jest jak lustro. Tak potom ako to je? To jak to ma być? Ale to slovo nielen k vám hovorí. Ale to slovo mówi nie tylko do was. Ale aj ku mnie. Również to słowo do mnie mówi. To jest dwuseczny miecz. To jest miecz obosieczny. Tak mówi Paweł apostoł w Efezjan. Do Efezjan Paweł mówi w taki sposób. W 6 kapitole. W 6 rozdziale.
Że to jest miecz ducha. To jest miecz ducha? To jest na dwie strony ostry. To jest miecz ostry w obydwie strony. A wiecie, prečo na dwie strony? Wiecie dlaczego w obydwie strony? Bo to jedno ostrie ukazuje na was. Bo to jedno ostrze na was pokazuje. A to drugie ostre stale śleduje mnie. A to drugie ostrze ciągle mnie sprawdza. Nie, to dobry kazatel, który ma len jedną stronę na brusenie, a ty nie, a ty nie, a ty nie. Dobry kaznodzieja, który ma naoczoną tylko jedną stronę, on mówi tylko do ciebie i do ciebie. Ale to jest ten kazatel, którego Bóg posłał, który ma obydwie strony nabrusene. To jest ten kaznodzieja, którego Pan posłał, ten, który ma obydwa ostrza naostrzone. A to ostre, a jego się dotyka, jego świadomia. Dotyka się również jego sumienia. Tak si to praje Pan. Tak sobie życzy nasz Pan. Hľadaj to obecenstvo s Pánom. Šukaj obecnosti Pána. Išiel Pán Nikodém za Pánom v noci. Prišiel Nikodém do Pána v noci. A Pán Ježiš mu povedal jedno veľké tajomstvo. A Pán Jezus povedal mu jednu veľkú tajemnicu. Ak sa niekto nenarodí znovu. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo. Nie uvidí kráľovstvo Božie. Nawet nie zobaczy królestwa Bożego. Nie len, že nevojde do neho, ani ho nie uvidí. Nie vejde, ale nawet go nie zobaczy. Čo to znamená? Teraz skúsme si tak detailnejšie vysvetliť, čo to je to znovu zrodenie. Spróbujmy sobie tak v detailach powiedzieć, nazvať, co to jest to novo zrodzenie. Nebudem vedieť všetky texty vám menovať, lebo keby som menoval, tak by som dve hodiny toto vysvetľoval. Nebudem v stane citovať všetkých textov, bo musel bym co najmniej dve hodiny mluviť do vás. Ale budem hovoriť, citovať priamo slovo Božie. Ale bezpośrednio budem citoval slovo Bože. Pán Ježiš Kristus hovorí, Pán Jezus Kristus mluví, že ak nezomrie pšeničné zrno, mluví, že jeżeli ziarno pšeničné neobumře, zostanie ono samotné. Zostanie pojedynczym ziarnem. Teda Pán Ježiš Kristus, keď hovorí o tom znovuzrodení, a więc Pán Jezus Kristus, kiedy mówi o novozrodzeniu, tak hovorí o nás ako o zrnách. Mówi o nás jak o ziarnach. Ty, a ja. My všetci sme jedno zrno pred Pánom. Wszyscy jesteśmy, każdy jest jak jedno ziarno przed Panem. A wtedy, kiedy nas Bóg stworzył, i kiedy Pan Bóg nas stworzył, On nas stworzył pre obecenstwo z Nim. I On stworzył nas dla relacji z sobą. Zohol za dolek Adamowi. Skłonił się w dół do Adama. A ze swojego ducha wdychał do niego ducha. I swojego ducha tchnął na niego. A stał się żywą duszą. I Adam stał się żywą duszą. A mal živé obecenstvo s Bohom. I miał živú relację s Pánem. Vtedy bol Adam aj Eva živým zrnom. I vtedy Adam či Eva stali się tým živým ziarnem. Ale keď sa prerušil vzťah s Bohom, ale kiedy została zerwana ta relacja z Bogiem, Adam i Eva stali sa mŕtvými zrnami. Stali sa ziarnami martwymi. Bez života. Bez życia. Bez ducha. Bez ducha. Viete, čo to znamená? Viete, co to znaczy? Predstavte si, že by ste zasadili nejaké zrno pšeničné. Vyobraźcie sobie, že sadíte či siejete jakieś pšeničné ziarno. Polejete ho. Polejesz go wodą. A czekasz, że będzie kliczyć? Czekasz, że wyrośnie? A nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. Odhrabiesz to? Wygrzebiesz to? A pozrzysz, że tam jest taka machula, hniła machula. I patrzysz, że tam jest taki wygniły punkcik. Presne toto sa deje. Właśnie dokładnie to się dzieje. Że ak w zrnie nie jest żywot, tak len hniloba sa ukáže, smrť sa ukáže. Jeżeli w ziarnie nie ma życia, to tylko ta zgnilizna się objawi. A písmo hovorí, že sme sa stali takýmito mŕtvými zrnami pre Boha. I Biblia mówi, że myśmy dla Boga stali się takimi martwymi ziarnami. Ako je možné sa stať živým zrnom? V jaký spôsob možno sa stať takým živým ziarnem? Preto my zvestujeme,
ewangelizujemy. Dlatego my głosimy, ewangelizujemy. Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Tym martwym zrnom. Tym martwym ziarnom. O którym mówi Pismo, że my byli martwi w swoich przewinieniach. I Biblia mówi, że byliśmy martwi w swoich grzechach. My tym to ludziom zwestujemy Chrystusa. I my tym ludziom głosimy Chrystusa. A kiedy się ich dotknie słowo, i kiedy słowo się ich dotknie, a mają uszy na to, aby poczuli, i mają uszy do tego, żeby usłyszeć, a poczują, jak klopie Pan Jezus, i usłyszą, jak puka Pan Jezus, a mówi, kto by poczuł mój głos, kto by usłyszał mój głos, a otworzyłby drzwi, i otworzyłby drzwi, ja wejdę k niemu, wejdę do niego, a będę wieczerać z nim, i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, a on ze mną. Kto jest ten, kto klopie na nasze serce? Kto to jest ten, kto puka do naszych serc? On mówi o sobie. On mówi o sobie. Że ja są ta cesta. Jestem droga. Prawda. Jestem prawda. I żywo. Jestem życie. Kiedy niekto otworzy drzwi swojego serca. Jeżeli ktoś otworzy drzwi swojego serca. A powoła Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. I do swojego serca zaprosi Pana Jezusa. Tak powoła żywot. To zaprosi życie. W tej chwili, kiedy my otworzymy serce pre Pana Jezusa, kiedy otworzymy serce dla Pana Jezusa, posadzimy go na tron swojego serca, posadzimy go na tronie swojego serca, uczynimy go królem, panem i Bogiem swojego życia, uczynimy go panem, królem i Bogiem swojego życia, w tej chwili staniemy żywymi zrnami. W tym momencie stajemy się żywymi ziarnami. A byśmy powiedzieli. Sława Bogu, aleluja. I byśmy powiedzieli, chwała Bogu, aleluja. To już koniec. To już jest koniec. To jest wrchol. To jest wierzchołek. Nie. Nie. Tu to wszystko len zaczyna. W tym miejscu wszystko się dopiero zaczyna. Bracia, sestry, my, któryśmy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, my, którzy przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa. K nam zazniewa to słowo. Do nas zabrzmiało to słowo. Że musimy zomrzeć sami sobie. Że musimy sami dla siebie umrzeć. Że musi nastać śmierć. Musi nastąpić śmierć. Teraz, kiedy przyjęli Pana Jezusa. Teraz, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa. Teraz musi przyjść śmierć do naszego żywota. To do naszego życia musi śmierć przyjść w tym momencie. A ta śmierć pôsobi w naszych udach. W naszym ciele. Ta śmierć oddziaływuje na nasze ciało. Tak jak Paweł mówi, że umrtwujcie swoje udy. Tam jest napisane, Paweł mówi, umartwiajcie swoje członki. Aby to te złe żiadosti, które są w ciele, aby były martwe. Żeby te złe pożądliwości, które są w ciele, żeby były martwe. Ako sa to dzieje? Jak to się dzieje? Ako nastawa śmierć? W jaki sposób ta śmierć następuje? Ak nie zomrie pszeniczne zrno, w którym jest żywot. Jeżeli nie umrze to ziarno pszeniczne, w którym jest życie. Zostanie samotne. Zostanie pojedynczym ziarnem. A bez użytku. Bez owocu. A tu jest ten nasz moment, który musicie bardzo dobrze śledować, co mówię. I tu następuje ten moment, w którym musicie bardzo uważnie słuchać o tym, co że mówię. Że myśmy przyjęli Pana Jezusa. Myśmy przyjęli Pana Jezusa. Jesteśmy spaseni. Jesteśmy zbawieni. Mamy w swoim sercu Pana. W sercu mamy Pana. A staliśmy się żywymi zrnami. I staliśmy się żywymi ziarnami. A teraz ma nastać śmierć. I w tym momencie ma nastąpić śmierć. Ako? I w jaki sposób? Mój ojciec był polnospodar. Mój ojciec był rolnikiem. A on bardzo milował pestować pszenicę. On bardzo lubił uprawiać pszenicę. A jednego dnia, kiedy on tak przyszedł do domu. Jednego dnia przyjechałem do domu. Wowiedol ma do komory. Zaprowadził mnie do swojego spichlerza, do stodoły. Tak. A ukazał mi te wrecia, pełne były pszenicy. I pokazał mi worki i one były pełne pszenicy. A mówi, syn mój, pozry sa. Mówi, synu, zobacz, popatrz. Trzeba wiedzieć, że mój ojciec nie naśladował Pana Jezusa. No, musicie wiedzieć, że mój ojciec nie naśladował Pana Jezusa.
A ja som sa pozrel na tie mnohé vrecia. Ja popatrzyłem na to mnóstwo worków. Vedel som, že aká je to veľká hodnota. Ja vedel, aká to je veľká vartosť. A povedal som mu, otecko, ale s tým niečo treba robiť. Ale ja mu je tato, ale s tým treba coś zrobiť. Lebo ak to necháte takto vo vreciach, tak to nebude užito. No bo ja mu, jeżeli to worka zostanie, to nie będzie z tego żadnego pożytku. A on mi hovorí, no ty si ten hospodár, ty mňa budeš učiť. Mówi, a co, ty jesteś ten gospodarz, ty mnie będziesz uczył? A ja som povedal, dobre, ja som povedal, že to nemôže takto ostať, musíte s tým niečo robiť. Ja poviem, dobře, no ja tylko povedem, že to tak nemôže zostať, že coś s tým musíš zrobiť. A prišiel som o nejaké 2 mesiace znovu. I po 2 miesiącach znovu przyjechałem. Vošiel som do tej komory. Wszedłem do tego spichlerza. A počujem. I słyszę takie. Čo sa deje? Co się dzieje? A taki szuchot, taki, no, ale w kuse. To... Taki jakby taki szum w takim jednym ciągu. Idę pomiędzy te wrecia. Idę między te worki. A poczułem, z jednego wreca idzie szum. Z jednego worka idzie szum. Z drugiego wreca. Z drugiego worka idzie szum. A z tych mnogich wrec poczujecie. I z tych wielu worków słyszysz takie jakby szum. Otworzył som jedno wrece. Otworzyłem jeden worek. Zobral som zahrzć pšenice. Wziąłem garść pšenicy. A już to nie była pšenica, już to był len obal tej pšenicy. To już nie była pšenica, tylko była ta łuska z tej pšenicy. Ten stred wyżrali červy. Robaczki wyżarły cały ten środek. A ako oni žrali, ako tam hryzli tu pšenicu, tak tam był szum w tej komorze. I jak to mnóstwo robaków gryzło, to był taki szum w tej stodole. Presne toto sa dzieje w cirkvi. Dokładnie to dzieje się w kościele. Ak nie zomrieme sami sebe. Jeżeli nie umrzemy sami dla siebie. Możemy mać krásne spichlerze, krásne modlitewy. Możemy mieć piękne spichlerze, możemy mieć piękne kaplice. Może tam być wiele ludzi. Mnóstwo ludzi tam może być. Ale może się stać. Ale może się zdarzyć. Že ak tam nenastane tá smrť Kristova v živote tých ľudí. Jeżeli nie nastąpi śmierć Chrystusowa w życiu tych ludzi. Oni majú už len tvárnosť pobožnosti, majú vonkajší obal. Oni majú tylko to opakovanie, ten pozór pobožnosti. Ale ten obsah už tam nie je. Ale zawartości už tam v środku nie ma. Lebo ten nepriateľ stále šťúra. Bo ten nepriateľ stále tam dúbie. A bere nám lásku k bratom a sestrám. Zabiera nám miłość do braci i sióstr, do členov našej rodiny, do członków naszej wspólnoty, k swojej manželke, swojemu mužovi, w stosunku do męża czy żony. A już sa usmiechamy jeden na drugiego jako Američania. Już jak Amerykanie, go uśmiechamy się jeden do drugiego. Ale już tam nie jest nic. Ale w środku już niczego nie ma. Nie mam nic proti Američanom. Nie mam nic przeciwko Amerykanom. Ale proste wiemy, że sa to tak to dzieje. No ale my wiemy, jak to tam jest. A mnohokrát to je tak aj v cirkvi. Niejednokrotnie tak bywa v kościele. Že sa usmievame jeden na druhého. Usmievame sa jeden do druhého. Ale tu v srdci už sa neusmievame. Ale v srdci už sa neusmievame. V srdci už nemáme lásku. Miłości už nemám v srdcu. Tie červíky, tie, ktoré stále tam pracujú, tie už nás vyžerali znútra. Te robačky, ktoré tam ciągle gryzą, one už nás zžarujú od środka. Amen ti hovorím. Amen, mówię do ciebie. Tak to mówi Pan Jezus Nikodemowi. Tak mówi Nikodemowi. Pan Jezus do Nikodema. Ak sa nie narodzisz znowu. Jeżeli nie narodzisz się na nowo. Nie uvidíš Kráľovstvo Boże. Nie zobaczysz Królestwa Bożego. Ale aby si sa mohol narodzić znowu. Ale żeby się narodzić na nowo. Musisz najpierw zomrieć. Musisz umrzeć. Ako umrie zrno w ziemi? W jaki sposób umiera ziarenko w ziemi? Dávam takú kontrolnú otázku, či ma vôbec počúvate. Také pytanie kontrolné, či vôbec mne slucháte, zadaje teraz. Že keď dáte pšeničné zrniečko do suchej zemi, kde není vlhkosť, nulová vlhkosť. Jeżeli vložíte také ziarenko pšeničné do zemi, kde je zerová vilgotnosť. Bude to zrniečko klíčiť? Či začne kiełkovať to ziarno? A bude tam dlho?
Ono tam będzie długo? A nic się nie będzie dziać. Nie będzie się nic działo. Wiecie, co zaczyna pôsobić śmierć tego ziarna? Wiecie, co zaczyna powodować śmierć tego ziarna? Woda. Woda. Preto mówi Pan Jezus. Dlatego Pan Jezus mówi. Ak sa nikto nie narodzi z wody, a z ducha. Jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie może wejść do Królestwa Bożego. Preto mówi Pan Boże Słowo, że jeden chrzest. Dlatego Biblia mówi jeden chrzest. Proste ten w tym chrzcie, kiedy my wstupujemy do grobu wody, w chrzcie, kiedy wchodzimy do grobu tej wody, poznacie się, jest to napisane w Rzymianom 6 kapitole. Zapiszcie sobie Rzymian 6. Kiedy mówi Paweł apostol, nie wiecie, że kiedyście byli pokrzceni? Czy nie wiecie, że kiedy byliście ochrzczeni? Byliście wnoreni do śmierci Chrystusa. Byliście zanurzeni w śmierć Chrystusa. Wtedy zaczęła ta gniloba wchadzać do tego, do tej żiadości. To ten proces gnicia dotknął tych pożądliwości. Człowiek, w którym nie pracuje śmierć. Człowiek, na którego śmierć nie oddziaływuje, nie pracuje w nim. Nie ma nowy żywot. Nie ma nowego życia. Każdy dzień umrtwujemy swoje udy. Każdego dnia swoje członki umartwiamy. Umrtwujemy swoje zjadosti. Swoje pożądliwości umartwiamy. A jednoducho żyjemy Chrystu. Po prostu żyjemy Chrystusem. Przyjmijcie si, kiedy się napoi to zrnieczko w tej ziemi z wodą. Zauważcie to, kiedy to spotka się to ziarenko w ziemi z wodą. Ako w tym momencie, kiedy nastartowana śmierć. W tym momencie, kiedy ta śmierć zostaje uruchomiona. W tym momencie się nastartuje żywot. W tym samym momencie rusza życie. Ta śmierć pôsobi zmenu, teda stary żywot ustępuje. Ta śmierć powoduje, że to stare życie ustępuje. A ten żywot, który jest skryty, a to życie, które jest ukryte, zacznie kliczyć, wychadzać won. Zacznie kiełkować i wychodzi na zewnątrz. To jest skoro priamo umerne. To jest jak gdyby dzieje się priamo umernie. Takie współzależne to jest. Że kiedy ak nie gnije to zrno, nie kliczy. Nie gnije, nie kiełkuje. A ty nie zapasujesz z grzechem w swoim żywocie. Jeżeli nie walczysz z grzechem w swoim życiu. A jednoducho ty proste dawasz przechod swojemu ciału. Dajesz wolność swojemu ciału. A nie tam ta śmierć Chrystowa. I nie następuje tam ta śmierć Chrystusowa. Nie odgniwa grzech w twoim żywocie. Grzech nie odgniwa w twoim życiu. Nie ukazuje się żywot Chrystów. To życie Chrystusa się nie objawia. To jest priamo umerne. To jest współzależne. Ja sam od swojej młodości przeżywał wielki zapas w swoim ciele. Od swojej młodości przeżywałem wielką walkę w swoim ciele. Przecież są mal kamaradów. Bo miałem przyjaciół. A i spolu uczniów. Kolegów w szkole. Proste, którzy dawali przechod swojemu ciału. Którzy dawali przestrzeń, wolność swojemu ciału. Ale Chrystus nie był widzialny w ich żywotach. Ale w ich życiu Chrystus nie był widoczny. A ja sam zase bojował proti żiadostiom swojego ciała. Ja walczyłem przeciwko pożądliwości swojego ciała. A oni widzieli Chrystusa w moim żywocie. I oni widzieli Chrystusa w moim życiu. Ako náhle je naštartovaná smrť, je naštartovaný aj život. Jak náhle rúša to i smrť, i życie jednocześnie. A tento nový život vypôsobí dve veci. I to nové życie powoduje dve rzeczy. Niečo, čo ide von, na povrch. Coś, co wychodzi do góry, na zewnątrz. A niečo, čo ide do skrytosti. I coś, co jakby ukrywa się, wchodzi do skrytosti. Preto hovorí Pán Ježiš. Dlatego Pán Jezus mówi. Že sú niektoré veci, ktoré máme robiť zjavne. Są pewne rzeczy, które mamy robić jawnie.
A są niektóre rzeczy, które musimy robić w skrytości. I są pewne rzeczy, które w ukryciu musimy robić. Mówię, nie bądźcie jako faryzeje. Nie bądźcie jak faryzeusze. Którzy się postawia na rogu ulicy. Którzy staną na rogu ulicy. Aby mnie odtiaľ widzieli. Żeby mnie i stąd widzieli, i stamtąd. A nie modlite się na rogu ulicy. Nie modlcie się na rogu ulicy. Aby nie mówili, że jaki jesteś zbożny. Żeby nie mówili, jacy pobożni jesteście. To róbcie w skrytości. To róbcie w ukryciu. To musicie skryć. To musicie ukryć. Wasz modlitewny żywot je trzeba, aby był skryty. Wasze życie modlitewne, ono musi być ukryte. Ale owoce... Ale owoce... Musi być jawne. Muszą być widoczne. Twój wzťah z Bogiem... Twoja relacja z Bogiem... Musi być skryty. Ona musi być ukryta. Niektórzy ludzie są modlią w zgromadzeniu. Niektórzy ludzie modlą się w zgromadzeniu. Ale doma się nie modlia. Ale w domu nie modlą się. Korzenie mają wonku. Korzenie mają na zewnątrz. A mają to wory otoczone dole głową. A to, co miało być u góry, jest na dole. Wszystko do góry nogami. Ja nie mówię, że się nie modlicie w zgromadzeniu. Ja nie mówię, nie modlcie się w zborze. Modlicie się. Modlcie się w zborze. Ale więcej modlicie doma. Ale więcej modlicie się w domu. Jeden brat, kiedy ja som mal zbor jeszcze. Jeden brat jeszcze w zborze, w którym byłem kiedyś. Tak, dostał się k modlitbe. Dorwał się do modlitwy. A hovorí. I mówi. A już każdemu już nogi boleli, stali ludzie. Ludzie wszystkich nogi bolały, stali. A on jeszcze mówił. A on jeszcze mówił. A potem już ani nie wiedział, co ma mówić. A potem już nawet nie wiedział, co ma mówić. A mówi, Panie Boże, co ci mam jeszcze powiedzieć? Panie Boże, co ci jeszcze mogę powiedzieć? A ten, co wedla niego stał, powiedz mu, że amen. A ten, co obok stał, to powiedział, powiedz mu, że amen. Ale tento človek nemal modlitevný život. Len tam zgromaždení chcel ukázať, ako dlho sa on vie modliť. No, ten človek nemal życia modlitevného. On tylko v zbože chcel pokázať, jak sa modlí. My potrebujeme vedieť, že ten nový život, ktorý sa v nás rozvíja... My musíme vedieť, že to nové życie, ktoré sa rozvíja v nás... Niečo sa rozvíja v skrytosti... Coś rozvíja sa v ukryciu... Modlitby, almužna... Modlitvy, almužny... Obetovanie finančných prostriedkov... Ofiarovanie środków finansowych... A všetko to, čo robíme z lásky k Pánovi... I všetko to, co robíme z miłości do Pána... To robíme v komórke... Robíme to v komórce, v ukryciu... A to ovocie... Ale ovoce... To nemáme v komórke mať. Ovocu nie môžeme mať v komórce. To musí ísť na vonok. To musí ísť na zewnątrz. A čo je ovocie? A co jest ovocem? Galatianom 5:22. Galatian 5:22. Ovocím Ducha Svätého sú láska. Ovocím Ducha Świętego jest miłość. Radosť. Radosť. Pokoj. Pokój. Dobrota. Dobroć. Wierność. Wierność. Cichosť. Cichosť. Krostkosť. Przemijliwość. Zdrżanliwość. Przemijliwość i co tam ostatnie? To jest ovocie. To jest owoc. A zakopiemy owoce do ziemi? Jeżeli owoce zakopiemy w ziemi, co się stanie? Co się stanie? Zgniją. Je bez użytku. Zostaną bezużyteczne. Widzicie? Nasza łaska musi być jawna wszystkim. Nasza miłość musi być widoczna, objawiona wszystkim. Nie to ukazywać, że jaki jesteśmy zbożni. Nie pokazywać, jacy pobożni jesteśmy. Ale ukazać łaskę. Ale pokazać miłość. Trpezliwość. Cierpliwość. Znaszanliwość. Cierpliwość. Znaszę, że wiemy unieść ciarku. Pokazać, że ciężary potrafimy nosić. To jest owocie. To jest owoc. No a teraz predstavte si, že máme strom. I wyobraźcie sobie, że mamy drzewo. A tento strom má korenie. I to drzewo ma korzenie. Je veľmi zaujímavé. Jest bardzo interesujące, że te korenie idú na podobný spôsob, ako idú aj haluzy, veci. Że korona rozwija się w podobny sposób jak że korzenie rozwijają się w podobny sposób jak korona, jak gałęzie. Wiecie,
a korenie nie są dostatecznie rozwinięte, jeżeli korzenie nie są wystarczająco rozwinięte, to ten osobny styk z Bogiem, jeżeli ta osobista relacja z Bogiem, ten modlitewny a postny żywot, ten to życie postu i modlitwy nie jest rozwinięty, nie jest rozwinięte, czytanie Bożego słowa, czytanie słowa Bożego, zamyślanie się nad nim, rozmyślanie nad nim nie jest rozwinięte, nie jest rozwinięte. Przyjdą ciężkości, przyjdą trudności, przyjdą wetry, przyjdą wiatry, wichor przyjdzie, wicher przyjdzie, a wywali strom i przewróci drzewo. Wytrhnie go z korzeniem. Wyrwie go nawet z korzeniami. Lebo ma słabe korzenie. Bo ma słabe korzenie. Bracia i siostry, my potrzebujemy mieć pewne korzenie. Bracia i siostry, my musimy mieć mocne korzenie. Przed niekolkimi rokmi w Tatrach. Ileś tam lat temu w Tatrach. Była wielka katastrofa. Była wielka katastrofa. Przegnała się wielka smrść przez Tatry. Huragan przeszedł przez Tatry. A ja som mal możliwość iść potem na te miejsca. I podróżowałem tam później za jakiś czas. Wiecie, na czym som sa udziwił? Wiecie, co mnie zdumiało? Że te mogutne, wielkie stromy. Że te ogromne, wielkie drzewa. Mali takie słabe korzenie. Miały takie słabe korzenie. A powierzchowne korzenie. Takie powierzchowne korzenie. Nie mieli głębokiego korzenia. Nie miały głębokiego korzenia. Ty potrzebujesz, wiesz, prečo potrzebujesz komórku? Wiesz, dlaczego komórkę potrzebujesz? Lebo w tej komórce idziesz nie powierzchownie za Panem, ale głęboko. Bo w tej komórce idziesz nie powierzchownie przed Panem, tylko głęboko przed Panem. Ludzie, którzy len w zborze żyją swój duchowny żywot. Ludzie, którzy swoje duchowe życie przeżywają tylko w kościele. To nie staczy. To nie wystarczy. Lebo to jest powierzchowny deszcz. Bo to jest taki deszcz powierzchowny. Stromy, które żyją z tej wielkości, a proste z tej wody, która prszy z błogosławieństwa. Drzewa, które żyją tylko z tego deszczu, z tego błogosławieństwa, które z nieba przychodzi, które pada. Tak, mają powierzchowne korzenie. Mają tylko bardzo powierzchowne korzenie. Nie mają głębokich korzeni. Nie mają głębokich korzeni. A chcesz być pewny chrześcijan, jeżeli chcesz być takim mocnym chrześcijaninem, a chcesz, aby cię ciężkości żywota nie wykorenili, nie powalili, jeżeli nie chcesz, żeby ciężary życia cię powaliły, ty musisz mieć komórkę. Musisz mieć komórkę. To jest dobre, że tu masz obecenstwo. Dobrze, że tu masz relacje. Masz błogosławionego kaznodzieja. Masz błogosławionego kaznodzieje. Każe się Boże słowo. Boże słowo jest głoszone. A idziesz domu spokojny. Idziesz do domu o, taki uspokojony. Ako dobre było w zborze. O, jak dobrze było w zborze. A potem robisz na zahradkę. Potem robisz coś w ogrodzie. Potem idziesz do roboty. Potem idziesz do pracy. A nie masz czas na tą komórkę. I na tą komórkę nie wystarcza ci czasu. Ale kiedy przyjdą ciężkości. Ale kiedy przyjdą trudności. Może cię wywracić. Może cię powalić. Ty potrzebujesz głęboko iść. Musisz iść głęboko i a głęboko. A wodę nie powierzchowną wodę lęsać, ale od spodu. I ssać nie tylko tą wodę powierzchowną, która z góry płynie, ale tą z ziemi ssać. Głęboko musisz iść. Musisz iść bardzo głęboko. Lebo Pan si to tak to praje. Pan tak tego oczekuje, życzy sobie. Ako właśnie te korzenie idą? Jak te korzenie idą? Za czym idą? Czego one szukają? Wiecie, to jest tużba. To jest pragnienie. Korzenie to jest tużba wiary. To jest takie pragnienie wiary. Masz ty tużbu wiary? Czy ty masz swoje pragnienia wiary? Powiedzcie mi, po czym tużycie? Powiedzcie, za czym tęsknicie, czego pragniecie? Tużycie po to, aby wasze miasto było spasione. Tęsknicie, pragniecie tego, żeby wasze miasto było zbawione? Tużycie po to, aby wasze rodziny były spasione. Pragniecie tego, żeby wasze rodziny były zbawione? Tużycie po to, aby byli spaseni Polacy? Tęsknicie za tym, żeby polski naród, Polacy byli zbawieni? Albo na całym świecie, aby byli spaseni. Żeby ludzie z całego świata byli zbawiani. A nie masz tużby wiary. Jeżeli nie masz tych pragnień wiary,
tak twoje korenie nie fungują. Twoje korzenie nie działają, nie funkcjonują. A to, co żywi twoje korenie, jeżeli to, co karmi twoje korzenie, to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Preto czytajcie Boże Słowo. Dlatego czytajcie Boże Słowo. Wy znowu zrodzeni bracia i sestry. Wy narodzeni na nowo bracia i siostry. Wy, którzy macie obecenstwo z Panem. Wy, którzy macie relacje z Panem. Milujcie Boże Słowo. Kochajcie Boże Słowo. A te korenie wiery proste niech idą do każdego wersika, do każdej strony. Te korzenie wiary niech wchodzą w każdy wiersz, w każde słowo. Cieszę się ze wszystkich zaslubeni. Cieszę się ze wszystkich obietnic. A żyjcie tym. Nie żyjcie tym. A ta wlhkość. I ta wilgoć. Kiedy ten strom nie ma wlhkości. Jeżeli to drzewo nie ma wilgoci. A nie ma, proste, tej płodzie nie jest wlhkość. I w tej ziemi nie ma wilgoci. Tak się dalej już nie rozwijają te korzenie. Te korzenie już dalej nie rosną, nie rozwijają się. Te korzenie potrzebują iść stale dalej a dalej. Te korzenie muszą iść ciągle dalej i dalej. A te żywiny Bożego Słowa. I te witaminy, te, co to tam jest, minerały Bożego Minerali Słowa. Minerały Bożego Słowa, prawie przez te tużby wiery. One przez te pragnienia wiary. Sa dostawają chore. Wychodzą na zewnątrz. Robią z was strom. Powodują, że stajecie się drzewem. A przynosicie owoce. I przynosicie owoce. To jest kolobech. To zatacza koło. To jest praca Ducha Świętego. To jest praca Ducha Świętego. Duch Święty pracuje. Duch Święty pracuje. Proste Duch Święty ożywuje tużby wiery. Duch Święty ożywia te pragnienia wiary. Chrześcijan, który nie ma już duchowny program. Chrześcijanin, który już nie ma takiego duchowego programu. Nie ma duchowne priania. Nie ma takich oczekiwań, życzeń duchowych. To mu wyschniają korzenie. Wysychają mu korzenie. To otázka czasu, kiedy będą aj listy tak wiseć. To jest tylko kwestia czasu, kiedy listki tak. A potem, kiedy przyjdzie taki chrześcijan do zgromadzenia. Taki chrześcijanin przyjdzie do zboru. Już mu wisi wszystko. Już mu wszystko wisi. Wisia mu uszy jak u zajacowi. Uszy mu wiszą jak u zająca. Nos mu wisi. Wszystko mu wisi. Wszystko mu wisi. No taki człowiek już takiego człowieka ani Pan Bóg nie wie położyć. Takiego człowieka nawet Pan Bóg już nie jest. Twoje korzenie musi żyć. Twoje korzenie muszą żyć. A potrzebują obecenstwo z Duchem Świętym. I potrzebują relacji z Duchem Świętym. Ty musisz mieć święte tużby. Musisz mieć święte pragnienia. A te święte tużby Duch Święty właśnie przynosza przez Słowo do twojego serca. I te święte pragnienia Duch przez Słowo przynosi do twojego życia. Teraz nie len pre vás kažem, aj pre seba. Ja teraz głoszę nie tylko dla was, dla siebie też. Moja żona wie. Moja żona wie, o czym mówię. Wiecie, niekiedy mówię rzeczy, które nie są z mojej głowy. Czasami mówię rzeczy, które nie są z mojej głowy. A wiem, że jest to praca Ducha Świętego. I wiem, że to jest praca Ducha Świętego. Ale kiedy wiesz, ty możesz zachranić swoich bliskich. Ale wiesz, możesz swoich bliskich uratować. Ty możesz zapasić za nich. Możesz o nich walczyć. Te korzenie twojej wiery proste sają tu podporę Bożego Słowa. Że te korzenie twojej wiary, one wysysają tą wiarę, nadzieję dla twoich bliskich. Potem pre twój lud. Dla twojego ludu. Pre twój naród. Dla twojego narodu. Pre celý svet. Dla całego świata. Milujesz ty jeszcze w ogóle niekoho? Czy w ogóle jeszcze kogokolwiek kochasz? Jeszcze ci w ogóle na niekom zależy? Zależy ci jeszcze na kimkolwiek? Już nie schną w ogóle twoje korzenie? Czy twoje korzenie nie usychają w ogóle? Przypadkiem? Nie owisły. Nie obwisły. A nie uschynają twoje plody? I nie usychają twoje owoce? To owoce, które było tak żyjaduce. To owoce, które były tak godne pożądania. Z daleka przychodzali. Z daleka przychodzili. Aby jedli z tego owocia. Żeby
zjeść tego owocu. Aby widzieli tu krasę Bożą w twoim żeby żywocie. Żeby widzieli to piękno Bożego życia w tobie. A teraz jest to już bez tej wlahy. No teraz to już jest bez tej wilgoci. Mam w zahradzie viac ako 40 stromov. Mám v ogrode viacej než 40 drzew. A každý rok musím nejaký strom vyťať. I každého roku musím jakieś drzewo vyťať. A viete prečo? Viete dlaczego? Úplne vyschne. Zupełnie vyschne. A neviem prečo. Ja neviem dlaczego. Ja ho polievam. Polievam go. Starám sa o neho. Troszę się o niego. A on wyschnie. A on wysycha. Mam lutość. Żałuję. Jest mi przykro. Ale chytim sekeru. Ale biorę siekierę. A wytnę mu. I wytnę. Wyberę go z korzenią. Wyrwę go razem z korzeniami. A postawim tam nowy stromczek. I sadzę tam nowe drzewko. To jest brat. Dneska sme boli dalsze dwa stromczeki kupić, tak? Tu jest Sylwek i byliśmy dzisiaj kolejne dwa drzewka kupić razem. Wżdycki niejaki ten strom sklamy. Ciągle któreś to drzewo zawiedzie. A obyczajnie takie stromy sklamą, które jest największą nadziej do nich kładą. Często zawiodą najbardziej te drzewa, w którym największą nadzieję pokładam. Wiesz, jaką wielką nadzieję wkładał Pan Jezus w Ciebie? Wiesz, jaką nadzieję w Tobie Pan Bóg położył? Kiedy mu mówił, Panie Jezusu. Kiedy mówiłeś, Panie Jezu. Dziękuję, że si mi odpuścił moje grzechy. Dziękuję, że wybaczyłeś moje grzechy. Chcę Ci być wierny. Chcę Ci być wierny. Chcę Ci służyć. Chcę Ci służyć. Chcę Cię miłować. Chcę Cię kochać. Wiesz, jaką wielką nadzieję ten zahradnik wkładał do Twojego stromu. Wiesz, jaką nadzieję ten ogrodnik pokładał w Twoim drzewie? A dnes? A dzisiaj? Ten strom twojego života. To drzewo twojego życia. Wysycha. Wysycha. Twoje listy zwedli. Listki zwiędły. Już aj twoje owoce jest zwednute. Ten owoc też już taki zwiędły. Już jest nieżiadący. Już nie jest godny pożądania. A hľa, już jest przyłożona sekera. I oto siekiera jest przyłożona. Ku każdemu stromu. Do każdego drzewa. Które nie przynosi owoce. Które nie przynosi owocu. Oj, keby si sa spamätala spod dnes. Gdybyś nawet dzisiaj się upamiętał. Keby si poznal dnes czas swojego nawiedzenia. Gdybyś dzisiaj zrozumiał, rozpoznał dzień swojego nawiedzenia. Jedzenia. Aby si sa rozzelenal. Nie, żebyś się zazielenił. Aby sa twoje owocia rozžiarili. Żeby twoje owoce znowu rozkwitły. Aby zaczął si znowu czytać pismo. Żebyś na nowo zaczął czytać pismo. Aby si sa znowu zaczął modlić. Żebyś na nowo zaczął się modlić. To, co trzeba robić w skrytości, aby si to robił w skrytości. To, co trzeba robić w ukryciu, żebyś robił w ukryciu. A to, co ma być zjawne w twoim życiu. A to, co ma być objawione w twoim niech życiu. Wyjdzie. Niech wyjdzie. A niech żiary na sławę Bożą. Niech płonie na Bożą chwałę. Ale jak nie uczynisz pokanie. Ale jeżeli nie będziesz pokutował. Sekera jest przyłożona ku każdemu stromu. Siekera jest przyłożona do każdego drzewa. Preto, że wyschnie twój żywot. Dlatego, że twoje życie wysycha. Nie Bóg jest tomu na przyczynie. Nie Bóg jest winien tego. On urobił wszystko. On zrobił wszystko. On powiedział na Golgocie, dokonane jest. On na Golgocie powiedział, wykonało się. Ja som cię oszetrył. Zadbałem o ciebie. Dał som ci żywiny. Dałem minerały. Okopał som cię. Okopałem cię. Ohradził som cię. Ogrodziłem cię. Urobił som wszystko. Zrobiłem wszystko. Dokonane jest. Wykonało się. A prečo wyschyniasz? Dlaczego wysychasz? Prečo nie przynosisz owoce? Dlaczego nie przynosisz owocu? Nawróćcie się ku mnie. Nawróćcie się do mnie. A nawrócim się k wam. Nawrócę się do was. Tak mówi Gospodin. Tak mówi Pan. Umyjcie swoje serca, grzesznicy. Obmyjcie, grzesznicy, swoje serca. A nie wyhowarajcie się. A nie wytykajcie sobie, nie wymawiajcie się. Że ten, a ten za to może. Że winien jest ten albo tamten. Chodźcie ku mnie w płaczu i pokani. Przyjdźcie do mnie w płaczu i pokucie. Ja jestem przyprawiony zmiłować się nad wami. Jestem gotowy nad wami się zmiłować. Jestem przyprawiony wam odpuścić. Jestem przygotowany, aby wam wybaczyć. A przyprawiony jestem, aby som wam dał nowe rozważenie. I gotowy
gotowy jestem, żeby dać nowe rozwiązanie. Ach, sa niekto nie narodzi znowu. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, nie uvidí Kráľovstvo Božie. Nawet nie zobaczy Królestwa Bożego. A i ty, którzy tam byli. I ci, którzy tam byli. A nie zotrwają do końca wierni. Jeżeli nie wytrwają wierności do końca. Ich skutki, które były przeszłe, za ani nie wspomnę. Tych przeszłych uczynków nawet nikt nie wspomni. Możesz mówić o tym, jakie wielkie przebudzenie było. Możesz mówić o tym, jak wielkie było przebudzenie. A jako Duch Święty pracował w twoim życiu. Jak Duch Święty pracował w twoim życiu. A teraz jest twój żywot. Jako uschła bylina. Jeżeli twoje życie teraz jest jak uschła roślina, a twoje korzenie nie mają obecenstwo z Duchem Świętym, a twoje korzenie nie mają relacji z Duchem Świętym, a żywiny Bożego Słowa nie wchadzają do twojego serca, i te minerały Bożego Słowa, one nie wpływają do twojego to, serca, to co ty wspominasz, już nigdy wspomina nie to, będzie to, co ty wspominasz, tego już nikt nigdy nie wspomina. Nawróćcie się ku mnie, nawróćcie się do mnie, a nawrócim się ku wam, a zwrócę się ku wam. Umyjcie swoje serca, grzesznicy. Obmywajcie swoje serca, grzesznicy. A tak mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Pójdźcie ku mnie. Pójdźcie do mnie. Wszyscy. Którzy pracujecie, a jesteście obciążeni. Którzy pracujecie i jesteście spracowani. A ja wam dam odpoczynek. A ja wam dam odpocznienie. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Lebo są cichy a pokorny sercem. Bo jestem cichy i pokornego serca. A. Dam wam odpoczynienie waszym duszom. Dam odpocznienie dla waszych dusz. A potem pójdziemy będziemy się prawocić. A potem pójdziemy i będziemy się prawować. Ak były wasze grzechy czerwone jako szarlat. Jeżeli wasze grzechy były czerwone jak szkarłat. Pre krw Chrystową będą białe jako śnieg. Krew Chrystusową staną się białe jak śnieg. Ak si bol odvrátený od Boha. Jeżeli byłeś odwrócony od Boga. A nie hľadal si jeho prítomnosť. I nie szukałeś jego obecności. On sa ťa dotkne. On cię dotknie. A on bude viditeľný v tvojom živote. I bude widoczny w twoim życiu. A bude to na jeho cześć, na jeho slávu. I bude to na jego cześć i chwałę. Na radosť twojej duši. Na radosť dla twojej duszy. A na záchranu mnohých ľudí. I ku zbawieniu wielu. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Ďakujeme, drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme, drogý zbaviteľu, Pane Jezu. Ďakujeme ti za to, že si nás učinil tým živým zrnom. Ďakujeme tobie za to, že učiniłeś z nás te živé ziarna. A my podľa tvojho slova. A my według tvojho slova. Ktoré nás volá k tomu, aby sme boli vnorení do tej tvojej smrti. Ktoré nás zaprasza do tego, żebyśmy się w twojej śmierci zanurzyli. Chceme, aby v nás pôsobila neustále smrť. Chceme, aby v nás neustanne ta śmierć powodowała. Aby umrtvovala naše žiadosti tela. Żeby umartwiała pożądliwości naszego ciała. A aby ożywowała Chrystowe tużby. I żeby ożywiała to te Chrystusowe pragnienia. Aby Chrystus był rozwinuty a widzitelny. Żeby Chrystus był rozwinięty i widoczny w nas. O, pożegnaj nas, Panie. Pobłogosław nas, Panie. A daj tu miłość. I okaż tą łaskę. Aby ten to dzisiejszy dzień. Żeby ten dzisiejszy dzień. Kiedy zazniewało twoje słowo. Kiedy rozwinęło twoje słowo. Aby przyniosło użytek. Żeby przyniosło owoc. Czasnego. Doczesnego, ale aj wiecznego życia. Ale też i wiecznego życia. Amen. Amen.